Witam wszystkich. Dzisiaj sobie omówimy program Tinkercad. Oczywiście to jest webinar, czy też jak ostatnio zostałem poinformowany, mamy polski odpowiednik i mówimy webinarium. Całkiem fajnie brzmi. Dzisiaj będziemy sobie omawiać program Tinkercad i tak jak też wspomniałem przed chwilą, to będzie webinar, czyli będzie to nie tylko taki wykład i lekcja, tylko też chcemy, żeby to było interaktywne. Dlatego chwilowo wszystkie mikrofony u Państwa są wyłączone, ale ktokolwiek będzie chciał, może ten mikrofon w dowolnym momencie włączyć i dodać mi jakieś pytanie. Więc też ma być takie bardziej interaktywne, czyli jak najbardziej mile widziane są pytania, czy też jakieś sugestie. Tutaj ze mną dzisiaj jeszcze jest Patryk Bojarski od nas z ekipy oraz widzę, że jest też dostępna Klaudia Sitarz, nasza koordynatorka, więc ona na pewno też będzie wszystkie pytania wyłapywać, więc jak najbardziej można pytać. Jeśli ktoś nie chce zadawać pytań głosowo, to jak najbardziej może też napisać nam pytanie na czacie. Więc pytania na czacie też są jak najbardziej ok. Jeszcze dodaję następne osoby, super. Tak, tak jak mówię, będziemy dzisiaj przerabiać program Tinkercad. Ja zaraz na czacie Państwu wyślę poradnik, który chwilowo mam udostępniony. To jest poradnik Tinkercad. W sumie powinien być lepiej napisany poradnik do rejestracji w programie Tinkercad. Zaraz udostępnię linka do tego poradnika. Państwo będą mogli go sobie w dowolnej chwili też zobaczyć. Później myślę, że Klaudia podeśle też linki do tych poradników, o których ja dzisiaj będę wspominał w mailu później. Więc proszę się nie martwić, nie trzeba będzie ich zapisywać. Ja właśnie udostępniam linka do tego poradnika. Ok. Można od razu wejść na ten poradnik. Ten poradnik to jest poradnik mówiący, w jaki sposób w programie Tinkercad można się zarejestrować. Od razu mówię, że to dzisiaj nie będzie konieczne. Mogą Państwo się na przykład skupić na słuchaniu i na patrzeniu, co ja robię, więc ta rejestracja nie jest 100% konieczna, więc też dlatego nie wymagaliśmy tego. Więc tak, co w ogóle będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj my Państwu chcieliśmy głównie pokazać zalety tego programu Tinkercad, do czego on służy, jak można w bardzo prosty sposób wprowadzić go w klasie i w sumie dlaczego my go polecamy. Dobrze. To zaczynamy od samego programu. Sam program, jak Państwo pewnie zaraz rejestrując się, czy wchodząc na stronę, tutaj można zobaczyć tinkercad.com. Ja też zaraz jeszcze ten link wyślę na czacie. Tak, wysłałem linka i tak. I ten link oczywiście można sobie wejść, tam można się zarejestrować do programu. I co jest bardzo fajne w tym programie i co też często jest dużym problemem w szkole, to że tego programu nie musimy nigdzie instalować. Po prostu wchodzimy na stronę, mamy tą stronę odpaloną i jednocześnie też mamy dostęp do programu. Wszystkie jakby obliczenia, które się dzieją w tym programie, czyli cała grafika i wszystkie takie operacje, one są wykonywane na serwerach firmy Autodesk. To jest firma, która udostępnia wiele programów takich właśnie CAD-owskich, czyli takich, których możemy modelować za pomocą komputera. I też właśnie to jest jeden z tych programów, który jest operowany chmurowo, czyli w pewnym sensie wszystkie operacje są, tak jak mówiłem, wykonane na serwerze. Nic się nie dzieje na naszym komputerze, nie są przechowywane żadne pliki, więc tak naprawdę nie musimy się martwić instalowaniem jakiegokolwiek oprogramowania, wszystko jest tam i my niczego u siebie nie przechowujemy. Co też daje nam kolejny plus, to, że mamy zawsze dostęp do wszystkich swoich jakichś projektów z dowolnego komputera na świecie. Czyli powiedzmy, że nawet w przypadku uczniów by coś robili w domu czy w klasie, to zawsze będą mieli dostęp do swojego jakby konta i zawsze będą mieli te swoje pliki u siebie. Czyli nie ma tego problemu, że jakoś nie można tych plików przesłać. Więc zawsze mamy do tego dostęp. Tutaj Państwo zauważą niektóre modele, które są porobione u mnie na komputerze. To są modele robione przez moją 6,5-letnią córkę Zuzię. Teraz w ramach kwarantanny ją już wkręciłem w modelowanie, więc trochę tego już zrobiła.
się dosyć mocno wkręciła. Tak jak podkreślam, ma 6,5 roku, więc jak warto to podkreślić, ponieważ ten program jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze. Już można nawet jakieś abstrakcyjne obiekty zacząć robić bardzo szybko. No dobrze. I też często sprawą, która się pojawia, którą my słyszymy, to to, że wielu uczniów, powiedzmy nawet, tak jak już wprowadzamy nasz program w klasach piątych, wielu uczniów na przykład już w tym momencie jeszcze nawet nie ma adresu mailowego, albo z jakichś przyczyn rodzice się nie zgadzają na to, żeby gdzieś dziecko zakładało konto. I tutaj oczywiście też jest, da się ten problem obejść. Tutaj mamy taką sytuację, że my możemy jakby to powiedzieć, klasy. Jeśli postępują Państwo wedle tutaj naszego poradnika, który ja wysłałem, czyli ten poradnik rejestracji tutaj, to tam też jest taka informacja o zakładaniu konta na nauczyciela, tutaj dokładnie w tym miejscu. I to konto na nauczyciela, jeśli je zakładamy, to tam mówimy, że jesteśmy nauczycielem, mamy prawo do moderowania uczniów na lekcjach. I w tym momencie, jak zakładamy konto nauczycielskie, to nam na samej górze pojawia się taka opcja jak zajęcia. Jak wejdziemy w tą opcję zajęcia, to w tym momencie możemy otworzyć nowe zajęcia. Tutaj przyznam, że moim zdaniem jest lekki błąd tłumaczeniowy, bo bardziej to chodziłoby o klasę niż zajęcia, bo w tym momencie tak naprawdę tworzymy klasę. Ja mogę nazwać webinar Ogarnij inżynierię i tak naprawdę to jest jedyne, co muszę wypełnić, reszta nie jest wymagana. Tworzymy zajęcia. I w tym momencie na przykład w tej klasie mamy 0 uczniów. Ja mogę sobie w dowolnym momencie, o nie tutaj, przepraszam, ja mogę w dowolnym momencie wejść sobie do tej klasy, do tych zajęć i mogę sobie zacząć moich uczniów dodawać. Ja sobie pozwolę dodać Patryka. Patryku, jesteś ze mną? Super, Patryk jest ze mną. Ja pozwolę sobie dodać Patryka, na przykład piszę sobie Patryk Bojarski. I w tym momencie mogę sobie dodać Patryka, mamy dodanego Patryka. Pseudonim, no możemy lekko zmienić na Pat Boy. Jaki jest rocznik? 9-4. Pat Boy 9-4. Zapisujemy. I w tym momencie mamy zapisanego Patryka jako Patryk Bojarski i pseudonim Patboy 9-4. Otóż pewnie dla Państwa zapytają, po co ten pseudonim. Tak naprawdę za pomocą tego pseudonimu uczniowie się będą logować do zajęć. Więc tak naprawdę trochę takie lekkie ominięcie RODO mi się wydaje, tutaj ogólnie o to chodziło. I w tym momencie też mamy coś takiego bardzo ważnego jak kod klasy. Jest to kod klasy, naszej klasy i w tym momencie tutaj jak wejdziemy sobie do tego kodu klasy, to mamy ten taki duży kod oraz mamy też link. Jak w tym momencie ktoś kliknie w ten link, powiedzmy, że ja udostępnię ten link teraz Patrykowi. Patryk w tym momencie dostał ode mnie ten link, żeby dołączyć do klasy. Po dołączeniu do tej klasy on jedyne co musi zrobić, żeby się zalogować, to właśnie wpisać ten swój pseudonim. I w tym momencie jak Patryk wpisze tylko ten swój pseudonim, to tak jakby jemu zostanie utworzone konto i on może na to konto bez problemu się zalogować. Jak już Patryk się zalogował, zalogowałeś się? Zalogowałeś się, super. I w tym momencie też możemy zobaczyć, że mam jednego ucznia, kiedy została grupa utworzona, ja w tym momencie też, w tym momencie mi się zaktualizowało i zrobiło się niebieskie. To znaczy, że Patryk chociaż raz wszedł na to swoje konto, jak ja sobie tutaj kliknę, to też mogę automatycznie zobaczyć, co Patryk robił. Czyli po prostu widzę u niego jego projekty 3D i inne wszystkie opcje, inne wszystkie jakby operacje, które kiedykolwiek u siebie wykonał, o których też dzisiaj jeszcze opowiem. Czyli tak naprawdę my jakby z tego swojego panelu nauczyciela mamy dostęp do wszystkich uczniów i w tym momencie też możemy jakby przeglądać ich operacje, co oni robią. Mogę zrobić jedno szybkie konto takie testowe, też żeby Państwo mogli sobie zobaczyć, jak wygląda to logowanie się uczniów. To w sumie też jest bardzo dobry pomysł. Też muszę sobie to gdzieś zanotować, żeby zrobić kilka takich testowych. Dodaj uczniów. Zrobimy sobie ucznia testownik test
Tiński. O, testujemy. 1, 2, 3, 4. Zapisz zmiany. Powrót do zajęć, kod klasy. O, i teraz mi się wydaje, że jeśli ja Państwu udostępnię ten link. To w tym momencie Państwo mogą za pomocą tego linka zalogować się, korzystając z tego pseudonimu testujemy 1, 2, 3, 4. Zobaczymy sobie, czy to zadziała. Nie wiem też, ile jednocześnie dostępów jest możliwych, czyli czy na przykład może być 10 uczniów zalogowanych na to jedno konto, ale z tego, co mi się wydaje, jest taka możliwość. To dam Państwu minutkę lub dwie. Dzień dobry, czy trzeba się wylogować z własnego konta? Bo to dołączenie do klasy było na startowej stronie. Jak człowiek się już zalogował, stworzył własne konto na tym. Tak, ale można też po prostu kliknąć, wydaje mi się, że jeśli się kliknie w link w tym momencie, który ja wysłałem, to nawet bez wylogowywania się da, ale myślę, że lepiej byłoby się wylogować dla pewności. No bo właśnie wraca mnie do mnie. A gdzie tu się wylogowuje? A, już pokazuję. O, ktoś, okej, udało się komuś wejść. Jak klikniemy tutaj na jakby nasz awatar w prawym górnym rogu, to mamy wylogowanie. A. I też tutaj przy tym awatarze mamy bardzo szybkie przejście do zajęć lub do moderowania dzieci. To jest po prostu mamy informacje o... Dlaczego się nie aktualizowało? No. To się tam, aha, to się później pojawia, dopiero jak się pojawią jakieś projekty, no tak. Okej, okay, widzę, że ktoś z Państwa się zalogował. Mam nadzieję, że było to wystarczająco proste. No dobrze. Mnie się udało. No dobrze, to powiedzmy, że już mamy założoną, mamy założone konta dla wszystkich naszych uczniów. I tutaj tak naprawdę zawsze się pojawia pytanie, i co teraz? Bo tak naprawdę mamy program, ale jak go w pełni wykorzystać i jakie są jego możliwości? Jeśli chodzi o Tinkercada, to oni tak naprawdę w bardzo fajny sposób podeszli do tej całej sytuacji, ponieważ mamy takie coś, co bardzo mocno nam jakby trochę nas odciąża. Mamy takie coś jak lekcje. Tutaj pozwolę sobie. Mi się też udało. Super, fajnie, dziękuję za potwierdzenie. Mamy takie coś jak lekcje. W samym początku lekcji mamy na przykład zestawy startowe i to jest bardzo fajna rzecz, od której się powinno tak naprawdę zacząć. Te zestawy startowe są takim najprostszym jakby wytłumaczeniem, jak korzystać z całego programu. Ja może sobie wejdę w jedną lekcję. Możliwe, że jedynym mankamentem będzie to, że one są w języku angielskim, czyli jedyne co, to jednak ten angielski tutaj może nam stworzyć problem. Ale też jak Państwo zobaczą, jakby same funkcje programu, czyli po prawej wszystkie jakieś prostopadłości, walec, wszystkie rzeczy mamy po polsku. Nawet pozostałe funkcje, czyli na przykład grupowanie obiektów, czy rozgrupowywanie, czy no po prostu wszystkie funkcje, które są już po polsku. Więc myślę też, że z czasem te instrukcje, które są tutaj jako lekcje, też niedługo się pojawią w języku polskim. Ja po prostu pokażę więcej, na czym to polega. Mamy po prostu po lewej stronie napisaną instrukcję. Tam witamy w Tinkercadzie. I też mamy instrukcję po prostu, jak krok po kroku postępować. Czyli na razie pierwszą instrukcją było po prostu postawienie zwykłego obiektu. I on tak jakby, jak już zaczęliśmy tą pierwszą lekcję, on nas prowadzi przez wszystkie kolejne lekcje, które powinniśmy tak naprawdę na samym początku ukończyć. Czyli mieliśmy ustawienie prostopadłościanu. Teraz kolejną lekcją jest lekcja obracania i poruszania się po całej w ogóle przestrzeni roboczej, którą my tutaj mamy.
Oni bardzo fajnie też przygotowali te lekcje, bo zawsze jakby w każdej lekcji jest przygotowany obiekt, wokół którego musimy się skupić. To jest bardzo przyjemne, że nie musimy my niczego tak naprawdę robić, bo to wszystko jest tutaj gotowe, czyli po prostu wystarczy, że zaczniemy od tych lekcji. I tak naprawdę pewnie też wielu z Państwa sobie pomyśli, no dobra, ale jak ja przekonam uczniów, żeby dostając program od razu robili jakieś lekcje i jakieś nudne obracanie i takie rzeczy, coś co naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że na początku dla uczniów może być nudne. To sobie wyjdziemy stąd. I my tak naprawdę w jednym z kolejnych poradników, o którym wspomnę i który też my wyślemy mailowo, z tego co mi się wydaje, Klaudia, popraw mnie, jeśli nie. Tak, będzie udostępniony. Super, dziękuję. Dla nauczycieli, którzy są w programie naszym. Kolejna osoba. Dobrze, tak. Więc teraz tutaj ja się wróciłem do głównego panelu. I też tutaj z tego głównego panelu przeszedłem do panelu lekcje. Dalej mamy lekcje znowu i możemy tutaj zobaczyć wszystkie lekcje. Tak naprawdę każdy z tych obiektów, które my tutaj mamy, zaraz będę Państwu pokazywał, jest też przygotowany na zasadzie takich lekcji, jak tam było wcześniej. Czyli mamy po prostu tak naprawdę krok po kroku instrukcję, jak powinniśmy postępować, żeby jakikolwiek z tych obiektów ukończyć. Czyli na przykład sama instrukcja mówiąca, w jaki sposób my możemy przesuwać obiekty, też jest pokazana w taki sposób. Czyli mamy też oczywiście informacje po angielsku jak na razie, jak to zrobić i co mamy też zrobić, czyli po prostu mamy informację o tym, że mamy nasunąć jeden obiekt na drugi. Jak to zrobimy i klikniemy dalej. Za każdym razem mamy, no mocno przepraszam, muszę troszkę wody napić. O, od razu lepiej. Tak, zawsze mamy takie fajerwerko konfetti, mówiące nam, że coś zrobiliśmy dobrze. Jak mamy gotowe, przejdziemy dalej. To też mamy kolejny samouczek, to jest coś, co było pokazane tak jak wcześniej, tylko tutaj tak naprawdę trochę bardziej ciekawe, czyli po prostu jest moim zdaniem bardziej zachęcające dla uczniów. My to też oczywiście te wszystkie informacje udostępniamy w tym poradniku, które będziemy wysyłać. I po prostu mamy też pełną instrukcję mówiącą, jak z tego wszystkiego korzystać i co powinniśmy krok po kroku robić. No i na przykład w jednej z tych lekcji ucząca nas obracania i nawigacji po programie. Mamy po prostu ukrytą postać, to też jest moim zdaniem dosyć interesujące. No. Jak też mówiłem, jakby każda z tych lekcji jest już wcześniej przygotowana. Jakby mniej więcej zawsze wiemy, co mniej więcej uzyskamy na końcu. No to już przeklikam. To możemy wrócić. I też jeśli już na przykład przerobimy te wszystkie lekcje, czyli jakby już poznaliśmy wszystkie funkcje, które są w programie, też jeśli na przykład brakuje naszym uczniom weny, no to rzeczywiście mogą sobie do tych lekcji wrócić i za pomocą właśnie na przykład wybrać sobie jeden z tych modeli. Tak jak mówiłem, też na przykład te modele są wytłumaczone krok po kroku. Na przykład zobaczmy sobie okulary. Nazywa projekt, czyli w tym momencie mamy też czasem informację o tym, że ten jeden projekt to jest kilka lekcji. Teraz na samym początku mamy, widzę też nawet kilka modeli już gotowych. O. No i też możemy zobaczyć, że na przykład ta lekcja zaczyna się od ustawienia prostopadłościanu. I potem krok po kroku, jak będziemy cały czas klikali dalej, będziemy dostawali informacje, jak mamy wszystko robić tak, żeby uzyskać takie okulary, jakie były pokazane na samym początku. No dobra, myślę, że z lekcji i samouczków to tyle. Teraz jeszcze chwilę poopowiadam o tym, co tak naprawdę możemy później robić. Bo tak naprawdę dla tych Państwa, którzy są u nas w programie,
Jedna pewnie z tych ciekawszych i bardziej interesujących rzeczy jest to, czy potem te wszystkie rzeczy można drukować. I zapewne już Państwo wiedzą, że jakby, tak jak często ja mówiłem na dowolnych zajęciach ze mną, że wszystkie, już te wszystkie programy, nawet przeglądarkowe, one też już mają opcję eksportowania wszystkich modeli do formatu STL, czy do tego formatu do druku 3D. Więc od razu odpowiadam na takie pytanie, jeśli by się pojawiło. Oczywiście można to wysyłać. Co jeszcze w samym programie można robić? Sam program też poza modelowaniem 3D oferuje kilka dodatkowych rzeczy. Te dodatkowe rzeczy to jest na przykład Tinkercad Circuits. To nie jest coś, z czego koniecznie Państwo oczywiście muszą korzystać. Ja teraz bardziej opowiadam w ramach samej ciekawostki i informacji o stronie. Circuits to są po prostu nic innego jak obwody elektryczne. W sumie do czego to służy? Same obwody elektryczne są dosyć fajne, ponieważ sam też uczę tego oprogramowania, które tutaj właśnie teraz prezentuję. I też wiem, że pojawiają się, często mam uczniów właśnie mniej więcej z zakresu podstawówki, którzy już w tym wieku mniej więcej bardzo, bardzo mocno się tą elektroniką interesują, a o tej stronie nie wiedzą. To już od razu może szybko pokażę, co w tym programie można zrobić. Możemy na przykład bardzo szybko zaprojektować prosty układ, który po prostu na przykład będzie świecić diodą LED. Oczywiście tego Państwo nie muszą za mną powtarzać i robić, ja bardziej, tak jak mówię, pokazuję tylko. No. Że u kogoś słyszymy telewizję, ale już wyłączyliśmy wszystkich, super. O, to mi kilka sekund zajęło i w tym momencie nawet ja już mogę przeprowadzić prostą symulację świecenia, mrygania diodą LED. Od razu mówię, że tak jak już od razu będę przypominał, że to kilka razy, to nie jest coś, co nie jest coś obowiązkowego, z czego korzystać, tylko też właśnie w ramach takiego pokazania uczniom, że można takie rzeczy w bardzo łatwy i szybki sposób projektować w internecie i testować. Co jest fajne właśnie w tym środowisku, to jest to, że nie mając żadnych fizycznych komponentów w rękach, możemy jakieś proste układy elektroniczne już tworzyć i próbować takie właśnie rzeczy robić. Dobra, to mieliśmy to. I kolejną bardzo fajną rzeczą to jest coś, co jest takie dosyć mocno związane z przyszłością i inżynierią. Już nawet teraz, ale w przyszłości na pewno. To jest właśnie modelowanie parametryczne. Tutaj to jest nazywa się CodeBlocks. Czym jest modelowanie parametryczne? Modelowanie parametryczne to jest taki sposób modelowania, w którym my możemy zamodelować jakąkolwiek rzecz, ale nie za pomocą takiego modelowania, jak to się zawsze robi, tylko za pomocą pisania takiego jakby kodu. Jak to wygląda, to już też szybko pokazuję. Czyli jak Państwo zobaczą, może też niektórzy, którzy uczą informatyki albo zetknęli się trochę z tym, zobaczą pewne podobieństwo do Scratcha. Też tak zawsze jak zaczynam prowadzić z tego lekcję, to słyszę, że o nie, znowu ten Scratch. Tutaj możemy właśnie na przykład dodać obiekt, możemy mu zmienić dowolne parametry albo nawet tworzyć parametr, który będzie zmienną, będzie nam wszystko robił, więc na przykład możemy ten obiekt na przykład skopiować. Może nie obrócić, tylko go sobie przesuniemy. Więc możemy na przykład w prosty sposób
coś wytworzyć. Do efektu. No. Możemy właśnie jakieś rzeczy, że tutaj zrobiłem bardzo, bardzo, bardzo prosty, bardzo prosty skrypt, ale za pomocą dodawania właśnie prostych linijek kodu możemy coś tak zaprogramować, żeby jakieś bardziej skomplikowane rzeczy zostały z tego wytworzone. I tak, to właśnie mieliśmy circuits i code block. Dobra, ja może to usunę. No i też już kolejną rzeczą, którą mamy, to właśnie są te lekcje. Okej, za 17:50 myślę, że możemy teraz sobie zrobić już w tym momencie chwilę przerwy i myślę, że za 5 albo równo o 18 możemy zacząć z drugą częścią, czyli ja Państwu przedstawię mniej więcej, jakie same możliwości ma tryb do modelowania, żeby Państwu pokazać, że rzeczywiście to jest dosyć proste i przyjemne.